Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. Według Gazety Polskiej codziennie służby kontrwywiadu wojskowego odpowiedzialne za ochronę polskich żołnierzy na misjach to w większości ludzie z przypadku. Ludzie, którzy pojawili się w Afganistanie na dobrą sprawę nie wiadomo skąd. Wiele z tych osób nie rozmawia w języku angielskim, stąd też wynikają różne trudności. Można powiedzieć, że nasi żołnierze są zostawieni samym sobie, a nie tak jak powinno być w cywilizowanych państwach, ochraniani non-stop przez odpowiednie służby. Dzielę świat, jak zawsze, z wielką uwagą śledzimy to, co dzieje się na wschodzie. Władimir Putin postanowił zdyscyplinować swój naród, a zwłaszcza te wszystkie grupy, które się tak paskudnie buntują, i ogłosił, że naród rosyjski potrzebuje zbiorowej, ogólnonarodowej psychoterapii. Co się za tym kryje? Kryje się za tym kontrola internetu i mediów oraz wpływanie na obywateli poprzez media właśnie. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z raportem Gazety Polskiej codziennie obrazującym mizerną kondycję, mówiąc najłagodniej, naszej kadry narodowej. Wygląda na to, że gdyby Euro 2012 miało miejsce jutro, a nie za pół roku, wśród biało-czerwonych znalazłoby się 11 zawodników rezerwowych, czyli takich, którzy na co dzień grzeją ławkę w swoich macierzystych klubach. Serdecznie Państwa zachęcam do czytania Gazety Polskiej codziennie. Mamy zawsze coś ciekawego do powiedzenia. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.